Witamy wszystkich sympatyków Reso Suwałki Football League. Jesteśmy po pierwszym meczu czwartej kolejki, a w tym pierwszym meczu zmierzyli się zawodnicy gminy Puńsk oraz drużyny z Olecka. Ze mną jest Marcin Bujnowski, kapitan, kierownik, no można powiedzieć lider drużyny z Puńska. Debiutantów mieliśmy już okazję rozmawiać, ale teraz jest naprawdę wyjątkowy moment, żeby porozmawiać o tym meczu, bo w tym meczu naprawdę się działo. Witaj, Marcin. Witam. Marcin, no kto się spodziewał, że będzie taka piorunująca końcówka, ale po raz kolejny chyba okazuje się, że gmina Puńsk to jest drużyna no, walecznych serc i nie składa broni, pomimo tego, że pierwsi strzelają bramkę przeciwnicy. Oczywiście i chciałbym na początku podziękować dla chłopaków za walkę. I w tym dzisiejszym meczu cierpliwość, w której nam brakowało we wcześniejszych meczach, myślę, że dała nam to zwycięstwo dzisiaj. Marcin, no gratuluję, bo naprawdę dzisiaj zagrał zespół. Fantastycznie się was oglądało, a jeżeli chodzi o tę końcówkę, to naprawdę ręce same składały się do oklasków, bo to był po prostu knockout, z którego Olecko się nie potrafiło podnieść. No tak. Jakoś tak samo wyszło, że ta żółta kartka i poszło. No walczyliśmy. Po trzech spotkaniach 3 punkty, no mieliście świetny początek, zresztą rozmawialiśmy o tym. Później nagle przyszły 2 pojedynki. Co się wtedy wydarzyło? No myślę, że byli lepsi przeciwnicy od nas po prostu i pokazali, jak się gra w piłkę. Doświadczenie. Nam tego zabrakło, myślę, takiej mądrości. Po tych meczach bardzo długo tam na Facebooku rozmawialiśmy, na Messengerze, do drugiej w nocy była dyskusja, co mam poprawić, co zrobić lepiej. No i są jakieś efekty tego, widać w końcu. W pierwszym meczu no, nie ulega wątpliwości, byliście chyba drużyną, która zaskoczyła wszystkich. Przede wszystkim kibice, którzy obserwowali ten pojedynek, zwracali uwagę na jedno. Na to, w jaki sposób konstruujecie akcję, jak gracie technicznie. No, wydawało się, że będziecie pretendentem do co najmniej pierwszej trójki, drugi, trzeci mecz. Chwila zwątpienia, ale teraz chyba wracacie na właściwe tory. I mam nadzieję, że tak będzie, już pójdzie i będziemy wygrywać tych meczów więcej. Marcin, kolejny przeciwnik? Rozpuda Filipów, dokładnie. Bardzo trudny mecz będzie. Bardzo trudny mecz, ale no, z jednej strony trudny, z drugiej strony biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji znajduje się Rozpuda Filipów, czy to będzie ciężka przeprawa przez Rozpudę? Myślę, że będzie ciężko. No, chłopacy umieją grać, pokazywali to we wcześniejszych sezonach i na pewno będzie walka. Kogo najbardziej się obawiacie w tej drużynie? Pawła Fajkowskiego, Michała Żukowskiego. I myślę, że to wszystko. Porozmawiajmy sobie jeszcze na temat tego, co może się w tej lidze wydarzyć. Dzisiaj czeka nas pojedynek 14 pułku z gminą Suwałki. Przypomnę, aktualny mistrz i wicemistrz. Tutaj pojawiają się takie opinie, że to jest mecz, który już na tym etapie może nie zdecydować o tym, kto będzie mistrzem, ale może wykluczyć jednego z pretendentów. Jak to oceniasz? Myślę, że 14 pułk wygra. Małą różnicą bramek. 1-0, 2-1, coś takiego. Ale stawiam na 14 pułk. Obserwowałeś grę 14 pułku? Tak. Wymiany piłki. Ciężko na pewno tę piłkę zdobyć. Trzeba no, wyczekać swoje. Oni potrafią tą piłkę operować szybko. No i tak, no i trudno im tą piłkę odebrać. Okej, okay, Marcin, widzę, że naprawdę wiele serca, wiele wysiłku włożyłeś w ten mecz. No, czoło jeszcze w dalszym ciągu spocone, czyli te emocje wychodzą. Przypomnę Państwu 4-1 w pojedynku, no nie z byle kim, tylko z drużyną z Olecka, która w poprzedniej kolejce aż 6-1 rozgromiła Rozpudę Filipów. Gratuluję, nie trzymam więcej, odpoczywaj, no i trzeba się przygotować do tej Rozpudy. Dziękuję bardzo.